Gimnazjum nr 2 w Olkuszu rozpocznie się za chwilę uroczystość ślubowania klas pierwszych. Impreza jest wyjątkowa, ponieważ uczniowie zaprosili na nią również dyrektorów i nauczycieli ze swoich szkół podstawowych. Pani dyrektor, skąd pomysł, żeby na uroczystość ślubowania zapraszać nauczycieli i dyrektorów ze szkół podstawowych? No jest to już pewnego rodzaju tradycja w naszym gimnazjum. Od pierwszego roku, kiedy odbyło się przyjęcie uczniów poczet społeczności szkolnej na gimnazjaliach, tak je nazywamy, wyrażamy w ten sposób podziękowanie dla dyrektorów, dla nauczycieli szkół podstawowych za wychowanie tak wspaniałej młodzieży, którą my później otrzymujemy. Chcielibyśmy również, aby nauczyciele zobaczyli uczniów w nowym miejscu, w nowej szkole, zauważyli, jak już angażują się w życie szkoły, biorą udział czynny w uroczystości, jakby nie było bardzo ważnej dla nich uroczystości. No i również uczniowie jeszcze raz mają szansę spotkania się ze swoimi wychowawcami, jak i również dyrektorami. Jest nam zawsze bardzo miło, że uczniowie szkół podstawowych pamiętają również o swoich dyrektorach, dyrektorach, którzy odeszli już na emeryturę, że rokrocznie zapraszają ich na tą uroczystość, co czynimy z wielką przyjemnością i cieszymy się, że tak szybko uczniowie o nas nie zapominają. Pani dyrektor, pomimo tego, że panuje mysz demograficzny, w waszej szkole co roku otwierane są 4 oddziały. Jak to się dzieje? Jak przyciągacie uczniów do swojej szkoły? Myślę, że tym, że jesteśmy tak wspaniałą szkołą. Oczywiście niż demograficzny dotyka również i nas w jakiś sposób, jednak udaje nam się, mamy co roku 4 oddziały, także wszystkich oddziałów mamy 12, jednakże muszę tutaj przyznać, że rokrocznie coraz więcej uczniów przychodzi do nas spoza obwodu, jest to około 55%, czyli bardzo dużo, także tym bardziej należą się słowa podziękowania wychowawcom i dyrektorom szkół podstawowych, że uczniów, którzy do nas przychodzą. No czym przyciągamy tych uczniów? Myślę tym, że uczeń jest dla nas najważniejszy. To uczeń jest tą osobą, na której skupiamy całe swoje działania, całe swoje myśli i dążymy do tego, aby osiągnął w życiu sukces. Nie chodzi tutaj oczywiście o ukończeniu zaraz studiów, ale żeby w przyszłości był świetnym fachowcem. Skąd decyzja, że pani syn wybrał właśnie gimnazjum nr 2 w Olkuszu? Przede wszystkim jest to mała szkoła, podobnie jak podstawówka, do której do tej pory chodził, więc przez to bezpieczniejsza. Nie ma takiego nawału dzieci w różnym wieku. Praktycznie on sam decydował o tym, jaką szkołę wybiera, a ja mu w tym sekundowałam, ponieważ zgadzam się z jego wyborem. Dodatkowym atutem było jeszcze to, że spora część jego dotychczasowej klasy ze szkoły podstawowej tutaj się wybierała, więc lepszy kontakt między dziećmi, no i między rodzicami, którzy się znają już od lat. Dzisiejsze ślubowanie było zakończone prezentacją klas. Też braliście w nim udział, jak już się przygotowywali do tego wstępu? Gdzieś około miesiąca. Ciężko było? Nie. Wystarczył się kilku rzeczy nauczyć, ale nie trudno było. Skąd, kto w ogóle wymyślił pomysł na tą waszą prezentację, była chyba najlepsza? Może Kuba Osiek. Drodzy nauczyciele. To znaczy kolega z klasy? Tak, cała klasa trochę też, ale on chyba najwięcej. Gimnazjum nr 2 w Olkuszu to nie tylko szkoła z tradycjami, ale jak widać również przyjazna uczniowi. Ślubowanie zakończyło się poczęstunkiem i wspólną dyskoteką. Alicja Renkiewicz, Przegląd Olkuski Live.